dniu dzisiejszym około godziny 21 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu motorowerzysty na drodze wojewódzkiej 673, w wyniku czego zginął kierujący motorowerem. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Dalsze czynności ustala policja. Brały udział dwie jednostki, jedna jednostka z posterunków w Dąbrowie Białostockiej oraz OSP Kamienna Stara.